wszystkim, właśnie doszłyśmy z mamą do Ikei. Musimy trochę inspiracji zebrać i prawdopodobnie jakieś... Co musimy kupić? Nie wiem, krzesło do biura, tak więc takie drobne rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się coś wam pokazać fajnego, to do zobaczenia, pa! Mamo! Pa! Na razie nie ma nic ciekawego, co bym... Co? Nie podobają mi się one. Na razie nic nie znalazłyśmy z mamą ciekawego. Stół jeden i... Nie wiem, chyba już Ikea nie jest moim sklepem, jak kiedyś była, bo naprawdę nie znajduję nic ciekawego, a jak coś jest ciekawego, to w ogóle nie kupiłabym tego, bo jest za drogie, jeżeli chodzi o jakość. To... No nie wiem, zobaczymy, dam wam znać później. Jak zwykle pierwszy co? Wchodzę do Ikea i idę po rzeczy do kuchni. Nie wiem, coś chciałabym pozmieniać, wystrój kuchni. Może nie tyle co pozmieniać, ale pouzupełniać rzeczy. Te kwiaty mi się podobają, żeby je postawić na oknie, bo mamy dwa okna wychodzące. Muszę kupić też cedzak. Wiecie, wszystko takie rzeczy do kuchni. Tak, co sądzisz o tym, mama? Uwaga, jak fajnie urządzone. Ale to pamiętam, że musisz wszystko... Już na maksa spoconka, jak to moja mama mówi. Nic nie możemy znaleźć. Słuchajcie, znalazłyśmy dwie komody, dwie szafy w sumie, które nam się spodobały, natomiast no muszę załatwić dowóz ich, tak więc wszystko muszę na dole iść, poprosić, żeby, znaczy dokupić po prostu dowóz. A teraz słuchajcie, jestem głodna, jak zawsze. Podejrzewam, że łososia, mam ochotę na łososia albo na naleśniory. My jesteśmy w Ikei, no to zjemy, albo pulpety. Sama jestem pulpet, ale mam ochotę, tak więc naprawdę dzisiaj bardzo dobrze jadłyśmy z mamą i rano było dobre śniadanie, bardzo takie warzywne, że tak powiem, i świeże jaja od kury. Tak więc tak patrzę, bo wiecie co, testuję nowy tłuszcz i nowy puder i oczywiście puder to już nie zdał egzaminu, bo się świecę cała, ale tłuszcz strasznie się osypuje, mówiłyście mi o tym. Tak więc no nie wiem, zobaczymy. Go ahead! I'm not in the line. No, tak więc zobaczymy się później. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś wyskoczymy z mamą, ponieważ jest to ostatni dzień. Jutro już mamy odwoże do siebie, tak więc no nie wiem, zobaczymy. Może jeszcze gdzieś wskoczymy, pokażę wam coś. Na razie dzisiaj jest I'm not in the line. Go ahead. No i może, no nie wiem, może do kina, nie wiem. Taki luźny dzień dzisiaj mamy, bo jest niedziela. Właśnie mama idzie, tak więc idę zamawiać jedzenie. No to pa. Proszę bardzo, przyłapani. Sorry za moje piękne śmietniki, ale na razie nie mogę znaleźć miejsca na nie. Przyłapani, jeden na kąpie i drugi. I potem nic dziwnego, że mam po prostu syf totalny. Hej! Co wy robicie? A pokażę wam te krzesło. Tylko zabiorę sweter. Ja bardzo lubię te krzesła z Ikei. Tak więc potrzebowałam jeszcze jedno tu, bo drugie stoi tu. Wiem, syf po wczorajszym nagrywaniu. Tak więc widzicie, jeden i drugi. Joszka! What? O, no, to jest nowe krzesło! Stop it! Stop that! Good boy! O, a tu Joszka, proszę. Hej! O, ogon. No to! No ja wiem, że ty nie lubisz, jak on się ogonem twoim bawi. O. Jak widzicie, przyszła kanapa nowa. Na razie musiałam położyć ręczniki, tylko jak to się nazywa? Koce, bo już oczywiście koty szaleją. Tak więc kanapa wygląda tak. Tutaj wychodzi ten podnóżek z jednej strony i tu z drugiej strony. Mamy też miejsce na picie i schowek na pilotę. Tam na chwilę rachunek za kanapę schowałam. Tak więc ogarniam teraz to wszystko, bo ja nie wiem co ja mam po prostu wszędzie, ja mam rzeczy jakieś. A jeszcze zobaczcie ten pokój to już w ogóle jest masakra. To jest, to będzie garderoba mojej mamy i proszę bardzo. Nasza stara kanapa, muszę ją oddać. I tutaj będzie właśnie mamy garderoba, z tym, że no ja nie wiem, kiedy ja to ogarnę. Ja muszę tutaj cały system szafowy jakiś wstawić, dlatego że no
No mama trochę ma butów, nie wiem, jakieś drewno tam leży, tak więc, jest po prostu masakra, no nie? Tak więc teraz będę się zajmowała, ja tutaj wam pokażę, o to jest kocyk, ten kocyk trzymam, bo to jest kocyk, w którym Joszka przyjechał do nas do domu i on bardzo go lubi. A teraz widzicie, rozpakowywuję, jak to się nazywa, dywan, muszę rozpakować. Tak więc nie wiem co zrobić z tym, już wam wcześniej pokazywałam to. Zostawili, słuchajcie, z jednej strony, bo było z obu stron, ten taki pipacz, co pipecz, nie wiem jak to się tam nazywa, po prostu to pipa jak kradniecie coś, no i nie, że ukradłam dywan, tylko mówię, że niestety, ale no nie wiem jak to ściągnąć teraz. O, już. Fifuś! Drzwi się zamknął zaraz, tak więc wszędzie mam syf. Totalny syf, muszę podłogi umyć. Pokażę wam ten mop, sorry, ale widzicie, ja tu jeszcze mam wszystko... W dupie jestem. Ten mop, słuchajcie, jest bardzo fajny, z firmy Shark. I to jest mop, który no oczywiście działa jako mop do podłogi drewnianej, natomiast chodzi mi o to, że on, słuchajcie, działa, podłączamy go pod prąd i on działa pod parowo, tak? Czyli on czyści naprawdę zajebiście, że tak powiem, wszystko. Tutaj wam jeszcze chciałam wam pokazać te krzesło, no to nie patrzcie. Tu muszę się tym zająć, dlatego że w tym domu jest kominek, co mi się strasznie podoba, słuchajcie. Przepięknie to wygląda, kominek jest wstawiony nowo, nie całkiem niedawno, tylko widzicie, on się strasznie brudzi, no bo wiadomo, to jest komin, tak? I muszę wyczyścić to wszystko, tak więc muszę się tym zająć, bo no fajnie mieć taką opcję, a to krzesło takie do masażu jest, ale to nie jest moje krzesło, ono po prostu zostało tutaj w domu, tak więc muszę to wynieść gdzieś. Tak więc no dzisiaj się zajmuję tym całym syfem, no nie? Powiesiłam już firanki też, tutaj gdzie jesteśmy, o, śmieci dzisiaj są, ale nie widać nic, to są takie, nie wiem czy nawet, ups, załapałabym, te mają takie piękne, kwiatowe, no taki rysunek, bardzo mi się podoba, a te są takie mgiełki delikatne, turkusowe, bo na tą ścianę tutaj pójdzie szafa, tak więc, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Okej, jak widzicie, dywan już mam położony, akurat patrzcie, na styk, dosłownie na styk, więc muszę popchnąć całą kanapę, ale dywan jest po prostu tak mięciutki, że, o Jezu, strasznie mi się podoba, tylko gdzie teraz trzeba go przejść i poruszać, że tak powiem, a tu proszę zobaczyć, gwiazda. Sorry, wszędzie mam brudno, ale to muszę... Tutaj się bawi brudami. Joszka! Joszka! O, widzicie, od razu lepiej dywan wygląda, bo odkurzyłam moim... O Jezu, słuchajcie, jeżeli ktoś nie lubi sprzątać, a musi, to strasznie polecam Rocket. Ten odkurzacz jest po prostu zajebisty, ciągnie dobrze. That's what she said. Nie, żartuję. Jest bardzo fajny, jak na swoją cenę, bo nie jest tak drogi, jeżeli chodzi o odkurzacz, ale słuchajcie, jest lekki przede wszystkim. Nie ciągnę za sobą jakiegoś frajera dużego. I muszę wam też powiedzieć, że zaraz wam włączę, nie jest wcale głośny. Naprawdę jest cichy, no i zobaczcie, jak mimo swojego rozmiaru naprawdę daje radę, no nie? I tutaj wszystko się zbiera w tym zbiorniczku po jednym dywanie, widzicie, tu jest, no focus, ok, to jest po jednym dywanie, tak więc nie jest jakoś źle, no i mówię, to się bardzo łatwo używa tego, no nie, tak więc polecam serdecznie. Proszę zobaczyć, towarzystwo jest, hej! Co tu się dzieje? O, ucho mu liże. Fifi bardzo nie lubi, jak ktoś się z jego uszami bawi. Nawet mi nie pozwala czyścić. Zobaczcie, jaka pauza w ogóle. No co?
Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Ha? Ojeju, czy Jaśka cię czyści? Jak chcecie, to mogę wam też pokazać takie dosłownie małe rzeczy, które kupiłyśmy, bo mówię, no nie znalazłam. Słuchajcie, w Ikei pojawiły się bardzo fajne, że tak tu pokażę, nie wiem. Bardzo fajne bidony, $3 kosztują, natomiast ten plastik jest bardzo fajny. Na razie nie przecieka ten mój, bo to jest mamy, ja już mój używam. Tak więc naprawdę fajny i jeszcze mają zielony kolor, my wybrałyśmy fioletowy. Tak więc to jest ten bidon. Wzięłam też takie silikonowe, nie wiem jak to się nazywa, na cupcakes, na muffinki, żeby robić właśnie. I to są z silikonu, więc nie muszę wywalać ich, ani używać mnóstwo papieru, tak więc one też chyba 3 baksy kosztowały. Jak zwykle baterie, zawsze w Ikei kupuję baterie jak jestem. Później tak, wok jest kupiony też. Nie lubię kupować drogich woków, dlatego że bardzo rzadko je używam, tak więc nie opyla się. I on chyba kosztował $10. No i mama też sobie kupiła nowy fartuszek, ten z tej serii, taki różano. Taki wiecie, bardzo, bardzo dziewczęcy i do tego sobie dokupiła chyba... Tak, ale one są już w kuchni. Dokupiła sobie do niego... No jak to się nazywa? Wiecie, takie szmateczki, no nie? No i tu są opakowania do biura, te zwykłe takie, wiecie, kartony, co zaraz je złożę. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Sorry, ale widzicie, jeszcze trochę jest. Muszę coś zrobić z tym, słuchajcie. Kupiłam dywan, nie ukradłam, kupiłam dywan. Zapłaciłam za niego sporo pieniędzy i słuchajcie, no niestety, ale nie wyjęli mi tego. Był jeden na jednym końcu, drugi na drugim, więc teraz nie wiem kompletnie, co mam zrobić z tym. Wiem, że tam w środku jest jakiś coś tam, że może się wylać, jak to rozwali, tak więc nie chcę tego dywanu niszczyć. Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Hej, co ty tu robisz? Jasza? No i tutaj, jak widzicie, mam wbudowane takie, wiecie, szapeczki. Tak więc chcę tutaj mieć, wiecie, opcję na długopisy. Tutaj będą flamastry, tutaj będzie mój mail. To nie powinno tutaj być, to są moje słuchawki. No i kupiłam właśnie te kartony w Ikei, bo ja je najbardziej lubię, słuchajcie, na próbki. Tam na górze jeszcze mam lakiery, wszystkie mi się zmieściły. Tak więc to. No i tutaj, o, moja szafa, dwie pary butów i jakieś tam rzeczy, to jest szafa, słuchajcie, którą będę miała, o, i choinka tam jest, ale trzeba ją wyrzucić albo oddać komuś, bo będziemy mieli choinkę prawdziwą, no, ale słuchajcie, bo to jest moja garderoba w, no, tak jak mówię, w biurze, tak? I tu będę miała ładne ciuchy, a w mojej sypialni będę miała takie, wiecie, ciuchy, wiecie, tam do pracy i w ogóle. Dywan też przyszedł, bardzo, bardzo on mi się spodobał. Słuchajcie, on był w, nie pamiętam co to było, albo w Ross, albo w TJ Maxie, ale niestety był brudny cały, więc wydaje mi się, że to Ross był. To zabawka jest na środku młodego, o to jest zabawka jego. Słyszę kury gdzieś, no chyba gdzieś są. No tak więc byli na tyle fajni, że ogarnęli mi go i zamówili mi go. Proszę, proszę, proszę. Co ty? Co ty? Zaraz zamykam to okno, nie można. Mam kurki też słyszę, bo mamy. No i widzicie, susza jest dzisiaj, pada deszcz w ogóle pierwszy raz w życiu. Znaczy, no nie w życiu, ale spadł deszcz i słuchajcie, naprawdę powietrze jest fenomenalne, więc mam otwarte okno wszędzie. Ale szukam wam kury. Chodź, kuro! O, idzie, idzie. Hej, kurko! Muszę ją nakarmić, mamy ich kilka. Fajne jajka są świeże, tylko niestety widzicie, co one robią? Kopią wszystko naokoło, no i niestety trzeba to sprzątać codziennie, codziennie. A tutaj zlikwiduję wam to całe, znaczy wam sobie. Całe to będzie zlikwidowane tutaj te pole.
takie małe, bo to jest przed domem, tu patrzymy, to jest front domu, przód domu. Tu będzie wszystko wyrwane, te chwasty, i tutaj będzie kora posadzona, bo tak jak mówię, no nie uśmiecha mi się, jak te kury mi tutaj drapią i wyciągają jakieś tam żmijki, nie żmijki, tak więc to trzeba będzie usunąć.